Bardzo serdecznie chciałem zaprosić na jubileusz 10 lat Kościoła Akademickiego w Częstochowie. Kościół, w którym się znajdujemy, został zbudowany w ciągu Jednego roku. To jest fenomen. Jak ksiądz Andrzej Przybylski, obecny biskup, lubi powtarzać, nad tym pieczę swoją wyciągniętą rękę miał już święty Jan Paweł II. Chciałbym serdecznie zaprosić na obchody jubileuszu. Chcemy świętować cały tydzień od 15 października do 22 października. Będzie szczególna wystawa, wystawa zdjęć, galeria zdjęć na naszym podwórku, nasza historia, nasze życie. Będzie poświęcenie figur Uczniów Widzących do Emaus z Jezusem. Będzie też specjalna audycja przygotowana, która opisze całą tą historię. W dwadzieścia kilka minut usłyszymy, jak to wszystko tutaj powstawało, jak ludzie dzisiaj tutaj żyją. Chciałbym serdecznie zaprosić na 18 października, bo w w ciągu tego tygodnia jest taka jedna data bardzo ważna dla tego kościoła 18 października. To jest data poświęcenia tego kościoła, czyli oddania go do takiego użytku na cześć Boga, na chwałę Boga i ci ludzie tutaj przez 10 lat naprawdę dotykają i dotykamy obecności Bożej łaski. Serdecznie zapraszamy by z nami podziękować za dar tego miejsca, za dar tego kościoła.